Tekst manny na 16 kwietnia, będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę przygotowywać moje klejnoty, ulituję się, jak ojciec lituje się nad swoim synem, który mu służy, Malachiasza rozdział 3 werset 17. Komentarz parauzyjny. Gdyby Pan wysłał nas, byśmy szukali jego wybranych, moglibyśmy zebrać takie jednostki, które On odrzuciłby jako niegodne, ponieważ nie jesteśmy w stanie czytać w serca. Myśl ta powinna wyrobić w nas pokorę, delikatność i cichość w stosunku do wszystkich oraz pełne zaufanie do Pana, a także skłonność do szukania Jego kierownictwa w odniesieniu do naszej pracy jako Jego sług, tak jak Samuel spoglądał ku Panu w związku z namaszczeniem Dawida. Reprint numer 3225 Komentarz Epifaniczny. Pan składa chwalebne obietnice tym, którzy poszukują go jako głównego celu swego życia. On czyni ich swoją własnością, swymi własnymi synami, co szczególnie zostanie zamanifestowane w owym wielkim dniu. Obchodzi się z nimi z czułą życzliwością. Żaden ziemski ojciec nigdy nie traktował swoich dzieci z większą wyrozumiałością niż czyni to Jechowa w stosunku do swoich dzieci, które z radością pełnią jego wolę. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej: Psalm 66, werset 16. Pójdźcie, słuchajcie, a będę opowiadał wszystkim, którzy się boicie Boga. Co uczynił duszy mojej. Psalm 56 Werset 9. Tyś tłanie moje policzył, zbierz, że też łzy moje w wiadro twe, i zaż nie są spisane w księgach Twoich. Izajasza rozdział 65 Wersety 13 i 14. Przetoż tak mówi panujący Pan: Oto słudzy moi jeść będą, a wyłaknąć będziecie, oto słudzy moi pić będą. A wy pragnąć będziecie, oto słudzy moi weselić się będą, a wy zawstydzeni będziecie. Oto słudzy moi wykrzykać będą od radości serdecznej, a wy będziecie wołać od boleści serca, i od skruszenia ducha wyć będziecie. Żydów rozdział trzeci werset czternasty, albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa. Jeśli że tylko początek tego gruntu aż do końca ostateczny zachowamy. Psalm 135 Werset 4. Albowiem sobie Jakuba Pan obrał, i Izraela za własność swoje. Ewangelia Jana rozdział 17 Wersety 6, 9, 10 i 24. Objawiłem imię Twoje ludziom, któreś mi dał z świata. Choć byli i dałeś mi je, i zachowali słowa Twoje. Jać za nimi proszę, a nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje, i uwielbionym jest w nich. Ojcze! Któreś mi dał, chcę, abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moje, którąś mi dał. Albowiemyś mnie umiłował przed założeniem świata. Izajasza rozdział 62 werset 3. I będziesz koroną ozdobną w ręce pańskiej, i koroną królestwa w ręce Boga Twego. Psalm 103 wersety od 8 do 13. Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia, nie będzie się na wieki wadził. A gniewu wiecznie chował. Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ani według nieprawości naszych odpłaca nam. Albowiem, jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, którzy się go boją, a jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze, jako malitość ojciec nad dziadkami. Tak malitość Pan nad tymi, którzy się go boją. Pieśni nad pieśniami. Rozdział drugi, werset 16. Miły mój jest mój, a Jan jest Jego, który pasie między liliami. Ewangelia Jana, rozdział 10 wersety od 27 do 30. Owce moje głosu mego słuchają. A ja je znam i idą za mną, a ja żywot wieczny daję i mi nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca Mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pierwszy Koryntów rozdział trzeci werset 23. Aleście wy Chrystusowi, a Chrystus Boży. Rozdział 6 werset 20 Albowiemście drogo kupieni. wysławiajcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym które są Boże Galatów rozdział 5 werset 24 Albowiem którzy są Chrystusowi ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i z porządliwościami Drugi Tesaloniczan rozdział 1 wersety od 7 do 10 a Wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego, w ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego, Jezusa Chrystusa, którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy Jego. Gdy przyjdzie. Aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu Was, Wądzień. Dzień. Druga Mojżeszowa rozdział 19 werset piąty. Przetoż teraz jeźli słuchając posłuszni będziecie głosu memu, i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody. Chociaż moja jest wszystka ziemia. Piąta Mojżeszowa rozdział siódmy werset szósty, Albo wiemyś ty lud święty Panu, Bogu twemu, ciebie obrał Pan, Bóg Twój, abyś mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Tytusa rozdział drugi werset czternasty, który dał samego siebie za nas aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset 9. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który Was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Rzymian rozdział ósmy, werset trzydziesty drugi, który ani własnemu synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał, jakożby wszystkiego z nim nie darował nam. Drugi Korentów rozdział szósty, werset osiemnasty. I będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. Pierwszy Jana rozdział trzeci wersety od pierwszego do trzeciego, Patrzcie, jaką miłość dał nam ojciec, abyśmy dziadkami Bożemi nazwani byli. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna. Najmilsi. Teraz dziadkami Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się ono objawi, podobni mu będziemy albowiem ujrzymy go tak jako jest a ktokolwiek ma tę nadzieję w nim oczyszcza się jako i on czysty jest pieśni 29 18 21 72 155 201 204 wiersze brzasku 241 wkrótce nadejdzie Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5119. Pytania, jak ten tekst wpłynął na mnie w tym tygodniu? Dlaczego? Pod wpływem jakich warunków? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.